Kup za grosze w aptece. Dodaj kilka kropli do wody i podlej. Pelargonie będą uginać się pod kwiatami. Cały balkon kwitnie. Sąsiadki będą zazdrościć. Wypełnij dzbanek jednym litrem wody, a następnie dodaj krople jodu. Jod działa bakteriobójczo i wzmacnia roślinę, znacząco zwiększając jej rozrost. Wymieszaj dobrze oba składniki. Dodatkowo jod ogranicza przemieszczanie się składników odżywczych pomiędzy rośliną a pasożytem. Zabierz jedną tabletkę aspiryny i umieść ją w małej miseczce. Następnie spryskaj ją delikatnie wodą i rozgnieć. Wlej zawartość miseczki do dzbanka z wodą. Teraz podlej każdą pelargonię 50 ml tej mieszanki. Zobaczysz, jak twoje rośliny zaczynają kwitnąć i zdrowo rosnąć. To prosty sposób, by dodać im sił witalnych i blasku. Regularne stosowanie tego roztworu pomoże utrzymać pelargonie w doskonałej kondycji. Spróbuj tego triku już dziś i ciesz się pięknymi roślinami przez cały rok. Dodaję do wody i podlewam pelargonie. Szybciej rosną i od razu wypuszczają mnóstwo nowych pąków. Kwiaty są duże i mają piękny, wyrazisty kolor. Wystarczy duża butelka. Wlej do niej półtora litra zwykłej wody lub deszczówki. Następnie będziesz potrzebować trochę chmielowego napoju typu lager, dodaj trochę płynnego złota do butelki, dosłownie kilka łyżeczek. Używaj naturalnego lub organicznego, bez różnych dodatków czy konserwantów, które mogą być szkodliwe. Napój bogów zawiera drożdże, cukry i węglowodany, które mogą służyć jako szybkie źródło energii do mikroorganizmów glebowych. W drożdżach jest potas, fosfor i magnez, czyli to, co potrzebują kwitnące rośliny, takie jak pelargonie. Zobaczysz, że taka woda dodatkowo wzmocni pelargonie. Pamiętaj, że pelargonia nie lubi zbyt dużej ilości wody. Podlewaj ją więc z umiarem, a taka woda z odrobiną chmielowego napoju jest idealna do pelargonii. W krótkim czasie odwdzięczą się pięknymi kwiatami, zwłaszcza w upały wzbogacona woda minerałami z płynnego złota, bardzo się przyda pelargoniom. Pelargonie będą kwitły jak nigdy, pokryją cały balkon czy taras. To prosty nawóz, który nic nie kosztuje. Nie musisz już więcej kupować drogich nawozów. Ten płyn jest całkowicie darmowy, a jest bogaty w składniki odżywcze, niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Zawiera m.in. azot, potas, fosfor, a także mikroelementy, które wspierają rozwój roślin. Świetnie sprawdzi się do podlewania pelargonii. W krótkim czasie zobaczysz wspaniałe rezultaty. Ten cudowny nawóz zrobisz z pokruszonych łupin cebuli. Do stworzenia tej naturalnej odżywki wystarczą dwie garści łupin. Zalej je litrem gorącej wody. Odłóż słoik na noc. Na drugi dzień nawóz można używać. Do podlewania pelargonii rozcieńcz nawóz z cebuli dodatkowym litrem wody. Podlewane pelargonie odwdzięczą się pięknymi kwiatami. Do stosowania jako oprysk używaj mikstury z cebuli, bez rozcieńczania. Przelej nawóz do butelki z atomizerem. Wywar z cebuli działa jako naturalny środek przeciwko szkodnikom. Ich silny zapach odstrasza niechciane owady, jednocześnie nie szkodząc roślinom ani środowisku. Jest doskonały do ochrony przed mszycami. Stosowany regularnie gwarantuje całkowitą ochronę. Jeden owoc sprawi, że sorfinie eksplodują od nowych pąków i kwiatów. Będą rosły jak szalone. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla sorfini, ale nie tylko. Skórki z banana, bo o nich mowa są dla sorfini jak eliksir młodości. Kiedy zjadasz banany, obierasz je ze skórki. Obrane Skórki najczęściej wyrzucasz do śmieci, a to duży błąd. Skórki z banana możesz wykorzystać. Nie wyrzucaj więc ich do kosza. Jego skórka zawiera wiele substancji, które kwiaty uwielbiają. Są to m.in. potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. To sprawia, że serfinie czy petunie są zdrowe, mają piękne zielone liście i mnóstwo kwiatów. Pojawia się też na nich sporo nowych pąków. Wystarczy przygotować prosty nawóz ze skórek banana. Zabierz kilka bananów i obierz je ze skórek. Przełóż skórki do słoika, zalej ciepłą wodą i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę. Następnego dnia wyciągnij skórki i przelej płyn przez sitko. Taką wodą możesz już podlewać rośliny. Dodatkowo do wygodniejszej aplikacji możesz przelać płyn do butelki z atomizerem. Wystarczy odżywiać tak rośliny raz w tygodniu. Woda ze skórek z banana nadaje się nie tylko do podlewania serfini i petuni. Możesz nią też podlewać inne kwiaty, i przemywać liście, na przykład storczyka, jest to wszechstronny nawóz. Podaj storczykom te liście. Sprawią, że twoje orchidee będą kwitły przez cały rok. Zachwycą cię pięknymi, dużymi kwiatami, których ilość ciężko będzie zliczyć. Kwiaty będą pojawiać się jeden po drugim, zobaczysz też mnóstwo nowych pąków. Na łodygach będzie ich przybywać z każdym dniem, pojawi też się sporo nowych, zdrowych korzeni. Odpowiednia odżywka nie tylko wzmocni storczyki, ale i pobudzi je do kwitnienia. Stosowana regularnie zdziała cuda. Prosty, ale wyjątkowy nawóz przygotujesz z tych liści. To są liście laurowe. Użyj około dziesięciu takich liści. Rozdrobnij je i wrzuć do naczynia. Dodaj do nich trzy łyżki ryżu. Wlej pół litra wrzątku i zamknij naczynie. Odstaw na dwie lub trzy godziny. Po tym czasie przelej miksturę do blendera i zmiksuj. Odcedź płyn przez sitko, dolej 2,5 litra wody. Takiego nawozu używaj do podlewania storczyków. Będą zdrowsze, silniejsze i zaczną rozkwitać. Ta odżywka zawiera wiele minerałów, takich jak potas, wapń i magnez. Nawozem z liści laurowych i ryżu możesz też przecierać liście storczyków lub je spryskiwać. Każda z tych metod sprawi, że storczyk odżyje, będzie pięknie rósł i kwitł wsyp garść storczykowi ten nawóz sprawi że obficie zakwitnie możesz mieć w domu tak pięknie kwitnące storczyki jeśli tylko podasz im odpowiednie suplementy pokażę ci zaraz jak zasilać storczyki dzięki tej odżywce wypuszczą wiele nowych pąków będą zdrowe i silne pojawią się nowe pędy kwiatowe również na starych łodygach poznasz dwa sposoby które stosuję do zasilania storczyków jednym produktem oto Pierwszy sposób. Około szklanki ryżu wsyp na patelnię i włącz kuchenkę. Podgrzewaj go na suchej patelni przez około 3 minuty. Ma się lekko uprażyć, ale nie spalić. Kiedy trochę ostygnie, przesyp ryż do blendera. Zmiel ziarna ryżu. Przesyp taką mąkę ryżową do słoiczka. Tak możesz ją przechowywać i pobierać odpowiednią ilość do nawożenia storczyków. Biorę łyżkę zmielonego ryżu i wsypuję do miski. Następnie zalewam go wrzątkiem. Mieszam i pozostawiam do ostudzenia. W tym czasie woda pobierze z ryżu wiele minerałów. Możesz też użyć zmielonego ryżu z wodą na zimno. Do szklanki z łyżeczką zmielonego ryżu wlej wodę. Zostaw na jakiś czas, aby woda pobrała to, co najcenniejsze z ryżu. I taką wodą możesz podlewać storczyki. Dzięki takiemu nawozowi storczyk się wzmacnia. Do każdej doniczki możesz dać co najmniej pięć łyżek. Wystarczy to robić raz w miesiącu. Drugi sposób jest tradycyjny, z sypkim ryżem. Zalej ryż wodą i odstaw. W tym sposobie też możesz użyć ciepłej lub zimnej wody. W przypadku zimnej wody, zawsze zostaw ryż w wodzie na dłużej. Takiego nawozu używaj regularnie, zwłaszcza kiedy storczyki mają pąki kwiatów. Dzięki temu sposobowi będziesz miał piękne kwiaty.